po pierwszym meczu chcieliśmy mieć dobre podejście do tego meczu i zagrać skoncentrowano. Także graliśmy dobrze w obronie. Też zespołowo w ataku i wygraliśmy ten drugi mecz i teraz jeden dzień mamy do przygotowania i od razu idziemy do Gdyni. Także pamiętamy rok temu, że przegraliśmy tam to spotkanie i dlatego też podejście do tego meczu będzie profesjonalne. Tak jak trener powiedział, praca, która tutaj mieliśmy w domu wykonać, została wykonana w 100%. Teraz musimy o tym szybko zapomnieć i przygotować się do trzeciego meczu, bo Asseco na pewno będzie dużo groźniejsze w domu. Oni bardzo dobrze grają w Gdyni i przy swoich kibicach też wkładają w to dużo siły, także będziemy musieli się tutaj przygotować mentalnie i fizycznie do tego, że na pewno nie będzie łatwo i też pamiętamy, tutaj też trener wspomniał rok temu, że nie byliśmy skoncentrowani na tyle, że żeby wygrać ten trzeci mecz, musieliśmy się bić dalej, także tutaj musimy podejść do tego w pełni profesjonalnie i zagrać naszą koszykówkę i spróbować zakończyć tę rywalizację w Gdyni. Congratulations again for Stelmet and their win, 2-0 in these playoffs. With us, we always have problems scoring against them. And it's not only their champions, they are, I think personally that they play a heck of a defense. And it shows, we played them five times, I think, and four times, and five times we played them, and every time we have problems scoring more than 50 points. Congratulations, that's a heck of a defense. They are active in it, they're helping each other, it's a system. They're very aggressive in it, and they are deservedly so champions and EuroLeague team. We're going to go back to Gdynia. We're going to use this game again to fight, to see what we can do to put ourselves on a max and see what happens. Thank you. Kolejne gratulacje dla Stelmetu Zielona Góra. Prowadzą 2-0 w serii. My mieliśmy problemy dzisiaj ze zdobywaniem punktów. Stelmet BC zagrał bardzo dobrze w obronie. Pomagali sobie, dobrze się ustawiali. Widać było system w ich grze. Teraz wracamy do Gdyni. Powalczyć, dać z siebie wszystko i zobaczymy, co się stanie. Drugi mecz tych playoffów, podobny przebieg. Łamiemy się trochę, kiedy Stelmet pierwszy raz odjeżdża, blokujemy naszą grę w ataku. Piłka przestaje chodzić tak, jak powinna. To też rzeczywiście albo głównie zasługa obrony Stelmetu, ale musimy nad tym popracować w trzecim meczu u nas. Gratulacje dla Stelmetu, bardzo dobry mecz z ich strony, kolejny, to wszystko.